Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Tawerna, to jest kolejny, bodajże trzeci odcinek z kampanii Skavenów w grze, nie Medieval, tylko Total War, Warhammer 2, kontynuujemy sobie Skavenami. No tak, jak to wygląda sytuacja w ogóle? Jakiś Goros Siewca Śmierci nam się tutaj panoszy po okolicach Tor Suprindar, Surpindar, przepraszam bardzo. Okej, mamy w ogóle lipę trochę z żywnością, nie? Mamy rozwój minus 5, sobie minus 5, ład publiczny minus 1, więc trzeba by to będzie jak najbardziej zmienić. Właśnie się teraz zastanawiam, bo mamy tutaj jakieś ziomeczków naszych kolegów. Jaszczuro ludzi, skądże znowu. I teraz tak. Tutaj Górny Śląsk, dziękuję ci bardzo za podpowiadanie mi, żebym dążył do technologii, bo faktycznie z tego co widzę trochę tutaj kuleje. Znaczy trochę w sumie bardzo. Którą mamy turę? Mamy 17 turę, a ja jeszcze nic tutaj nie wynalazłem. No ale to też, kurde, to przecież nie moja wina. Okej, mamy 2000, w ogóle czekajcie. Czy tutaj coś odblokowuje nam jakąś technologię? Nie bardzo. Tutaj przebiegły plany, dobrze. Więc za dwie tury będę mógł coś zrobić. Okej, no także myślę, że właśnie trzeba teraz sobie turę puścić jak najbardziej. Przyspieszmy w ogóle. O, tutaj całkiem pokaźna armia jaszczuro ludzi. I teraz tak, dlaczego to tak wygląda? Nie rozumiem tego. Fakt, że mamy przecież dość, kurde, rozwalone te jednostki, no ale to tylko jest jeden bohater i jeźdźcy z Elyrionu, no przecież bez przesady. Także stoczmy sobie sami, bo nie wiem jak tam komputer na tym wyjdzie. Znając go, to najczęściej jest tak, że po prostu przegrywam. Mimo, że szanse były naprawdę wysokie. No ale okej. Aha, to jest nasz Bastian Siewca Zarazy. Nie jestem pewien, ale on chyba wykonuje zatrute ataki. Zaraz sobie zobaczymy w sumie. Co do porad też, że powinienem brać hajs za jakąś tam każdą rzecz w dyplomacji, to prawda. Jeśli tylko jest taka okazja, tylko że zapominam, mówię. Dobra, coś tam jeszcze do omówienia było, bo nie jestem pewien. Aha, no i nagły atak odblokować, no to też tak, masz rację. Macie rację w sumie, bo to nie ty pierwszy, panie Górny Śląsk, mi mówisz. A ja i tak gram po swojemu, no proszę. Kto bogatemu zabroni, prawda? Okej, rozpocznijmy wystawianie, schowajmy nasze jednostki do lasu. Tutaj przede wszystkim też konnica się sobie porusza, z tego co mi się wydaje. Skuteczność boją dużych jednostek, a także mnie... Tak, dokładnie. Także o to nam chodzi. Fakt, że gówniane są strasznie te nasze szczury, no ale okej. Zbliżajmy się tutaj w tę stronę. Oni tak muszą tutaj wyjechać. No jest ciekawe, nie? Że wiedzą, że się nie schowają na przykład tutaj. A nie, jeden leci tam, jeden tam, dobra. Już rozumiem. Okej, i my na pewno będę chciał użyć tej umiejętności zagrożenia z podziemi, żeby blokować te konnice. Właśnie sobie zapiszmy jako jedynkę. Mamy dwa pełne oddziały, ciekawe. Dobra, i trzeba się teraz na nich rzucić jak najszybciej. Dupa, wyleźli. A, to jest bohater z bronią hybrydową, no dobra. Więc nie chciałbym w sumie z nim walczyć. W sumie poczekamy po prostu na niego. Teraz tak, aha, ty rzucasz zaklęcia i chyba nie masz tego co widzę zatruty ataków, no dobrze. I teraz tak, jako że możemy tutaj sobie ich zrobić, to chyba właśnie tak zrobimy. Dobra, i rzucimy teraz swoje jednostki wszystkie. A wy chłopaki się rzucicie na ich od tyłu. Albo nawet na niego, dobra. Tu zaboli, prawda? Jasne, że zaboli. Teraz trzeba ich okrążyć i koniec. Będzie po nich. A tak, nasz Bastian, co ty tu masz? Aha, takie trochę gówniane. No ale dobra. W sumie lepszy rys niż nic. I masz jeszcze truciznę. Ci tajnak dostaje w ciro tych niewolników. Przyspieszmy oczywiście tę farsę. Ten już się tutaj poddał. Niby głupi niewolnicy, a jednak radę dają. Dobra, przyspieszmy się trochę. Ale chyba z tego co widzę go nie złapią. Chyba żebym Bastianem rzucił na nich tego spela. To oni go wtedy będą spowalniać, nie? Ale dobra, koniec. Jest bohaterskie zwycięstwo, no niesamowite po prostu.
Straciłem 29, tak naprawdę 25, bo 4 z nich to byli fakt. Podejrzewam. Widzicie, dalej mam problemy z wymawianiem jakichś słów. Zdobądźmy, chciałem powiedzieć, żywność, albo możemy się w sumie, ale to tam mało daje, dobra. Zdobądźmy tę żywność, bo to faktycznie jest problematyczne tutaj w kampanii. Także okej. Tor Elasor ucieka. A ten co tu ma? Co to jest za piersi? Już nie pamiętam. Grałem w to wczoraj, a frakcja zniszczona Fortata Świtu. Kamień Mocy i coś tam. Misja zakończenia powodzeniem, dobra. A lojalność na 10 jest miarą tego, na ile skłonny jest dany lord Mrocznych Elfów lub Skavenów podążać za przywódcą swojej frakcji. Spanie zera, obmontuje się on i zabierze swoją armię, żeby stworzyć własną frakcję. Jaka zwała. To o to chodzi. Okej, broń na ogonie w ogóle. Morowy oddech. Aha, no dobra, weźmy sobie wędrowca w takim razie. Będę chciał tutaj trochę pobiegać. Okej. Patrzcie, straciliśmy cały oddział szczurzych niewolników. Nie da się rozbić obozu, więc pójdziemy sobie tak i wejdziemy do Światła Świtu. Niech tam się odnawiają nam jednostki jak najszybciej. Za to ty wbiłeś poziom, okej. Siewca spaczenia, spaczenie Skavenów w regionie wroga. To nam na razie niepotrzebny. Aha, albo dyktator, albo siewca spaczenia. W sumie to dyktatora prędzej bym chciał. Ale z drugiej strony na razie nie jest nam to potrzebne, więc weźmy sobie tą inspirującą obecność. To taka armia jest w sumie, nie wiem jaka. Taka, żeby była po prostu. Nic więcej. Okej, jeszcze jedną turę i będę mógł sobie w końcu coś tutaj wynajdywać. Okej, oni sobie tutaj łażą i plądrują, ale oni chyba sobie już idą gdzieś dalej. Mam nadzieję, że będą płynąć czy coś, nie wiem. Zakończenia powodzeniem, skarbiec plus 500, spaczenie plus 7, ale i tak chyba odstajemy od naszych przeciwników, więc nie jest dobrze. Dobra, spójrzmy w ogóle, jakie mamy misje, bo mamy trochę tych misji, a utrzymaj ten ład tutaj południowe dżungle. A ład nam rośnie, tylko że powoli niestety. Okej, no w takim razie co? Tryb skradania się, czy normalny u Skavenów. Rozwijmy sobie Tor Surpindar, dajmy sobie w końcu przebiegłe plany i potem będziemy mogli sobie jakieś, nie wiem, ataki, ucieczka. Prędkość 10% dla jednostki piechoty, siła broni i ostrzału. Doświadczenie, powodzenie zasadzki to nie. Utrzymanie i koszty werbunku, poziom werbowany potem. W sumie bym sobie chętnie zwerbował takie jakieś tutaj skrytobójce. A co my tu możemy szkolić w ogóle? Możemy włócznicy klan braci, szczurzy niewolnicy. Ja byłbym za tymi całymi... Rynsztokowcy jeszcze bym wziął, posłańcy nocy ewentualnie. O, katapult szpon zarazy. Katapulta, przepraszam, nie katapult. Cholera, wyłączyłem, znaczy wyszedłem z gry. Już wracamy, dobrze, spokojnie. Nic się nie dzieje. Tura. Po tej turze lecimy od razu tutaj zaatakować świątynię Bulwar Złota. W ogóle jednostki, zaraz sprawdzimy, bo nie jestem pewien, czy zmieniłem w końcu na te większe. Chyba zmieniłem, bo mam po 8... A nie, może nie zmieniłem? Już sam nie wiem. Zaraz zobaczymy. Zaawansowane. Ultra, no jest niby, dobra. Podejrzewam, że trzeba by od nowa kampanię rozpocząć, więc na razie z tego zrezygnuję mimo wszystko. Okej, stajmy sobie tutaj, zaatakujmy. Easy, co? Dobra, bulwar jest nasz. Zostaniemy złoto. Okupy zostanę na poziomie. Dobra, nie będzie tak. Podkul ogon. Po pokonaniu wrogów, Quick zostaje wezwany przez swych żałosnych przełożonych do powrotu do służby klanu Mors. Gnaudwell nie patrzy na tych, którzy ignorują jego polecenia.
Zbroja z domku spaczenia. Zmiaszczura. O nie, klan Mors może zaciekać. Honor Quicka jest o wiele ważniejszy. Rosunek musi wziąć górę na pragnienie zemsty. Nawet Quick widzi, że musi zadbać przede wszystkim o interesy klanu Mors. Dobra, podkulmy ogon. Z odpowiedniej armii właściciel Quick osoby wygrał określony mieć bitew 1. Daliśmy radę, tak? Zgromadź 10 tysięcy też mamy. Super. I możemy już od razu w walkę. A jakie tu już wrogie siły są? Włócznicy klan braci, klan bracia, posłańcy nocy, działo spacz błyskawic w dwóch ilości, dwóch, przepraszam bardzo. Myślę, że nawet teraz moglibyśmy to rozpętać tę walkę. Tylko tak, dobra. Sharpie rwi. 12 się obroni, premia szarży, atak zwarcie, odporność na psychologię, daj pokaz. Lojalność plus 2 do zebrowanych wodzów frakcyjne. Dla szarych proroków minus 2. Ale szarych proroków tam mamy gdzieś w sumie. Chociaż nie, w sumie nie mamy. Zasięg aury dyscypliny 20%, coś tam budzi strach. Tempo uzupełnienia stale 10%, pancerz plus dla jednostek szturmoszczurów i klan braci. Szturmoszczurów. Ład pobliżny wszystkie prowincje. Wiecie co, dajmy ten, daj pokaz na początek. Skoro budzi strach, to na pewno nam się przyda. A ja sobie spróbuję w takim razie zawalczyć tę bitwę. Bo im szybciej te zbroje zdobędziemy, tym lepiej. Okej. No i tak, i posiłki wyglądają w ten sposób. Znaczy na odwrót, to są posiłki, a to jest główna siła, aż dziwne. Mamy koło zagłady. Mamy jakiś włóczników, więc spoko, dobra. Stoczmy sobie tę bitwę. O tyle dobrze, że mamy tutaj jakichś miotających, w miarę powiedzmy dobrych. Tak jak walczyłem wtedy jaszczur ludźmi przeciwko tym mrocznym elfom, to było normalnie katorga. Kiedy... nie pamiętam jak się nazywali, chyba jak ten korsarze z podwójną bronią, czy coś takiego. Ta taka piechota półdystansowa powiedzmy. To strasznie mnie irytowało, jak uciekali cały czas strzelali, cały czas trzeba było ich gonić. Te skinki są strasznie słabe, przynajmniej na początku, nie wiem jak jest później. Says his armor is more special than mine, does he? Then I will take steal it. I am quick. The best stuff shall be mine. But cunning is this vermin, yes, yes. I will have to be wary. Make sure clan rats set off the traps. Better they die than me. Scurry forward now, now! Begin fight! Kill, kill! Klan bracia muszą iść pierwsi. No dobra, jak klan bracia muszą iść pierwsi, a ja bym był za tym nawet, żeby wysłać tutaj tych niewolników. Obejrzyj sumarium i informację, więc nie ruszaj szybko naprzód. Dobra. Potem te jednostki. A potem cała reszta. Plus nasza piechota dystansowa. Dwójeczka, proszę bardzo, gdzieś tutaj. Wiecie co, może tak, aż tak się nie grupujmy tutaj? Jakoś tak, o, coś ten deseń. Gdzie są nasi miotacze spacz ognia z tej strony? To oni staną tutaj. Wy, mistrzowie, staniecie tutaj. A tam co biegnie? Może nawet nie pamiętam. A, to są niewolnicy, dobra. Okej. Okay. No i tyle, nie? Trzeba będzie na pewno uważać to koło zagłady, bo to jest wstrętna rzecz. Wysyć się tutaj. Ty do przodu, dawaj. Im szybciej, tym lepiej. Jezu, jakie ono zniszczenie sieje. Doślimy trochę jednostek włóczników. I okej. I myślę sobie w sumie... Czekaj, jakbym chciał to obrócić. O właśnie, coś ten deseń. Proszę bardzo, ale się zesrali ze strachu. Się wcale nie dziwię. A gdzie są nasze szczury, kurde. Jak się nazywają? Szturmoszczury. Świetna jednostka. Quick w sumie dobrze robi. My zabijajmy koło tylko się da tymi jednostkami. Uwielbiam otaczy spaczownia, po prostu jest tak świetna jednostka. Ty, ale ogólnie te szczury nie są jakieś najszybsze, ale jak do uciekania, to zaraz takiego boosta do prędkości ma już była mała. Okej, okay, tych w sumie najsłabszych do przodu dajmy. Strasznie słabo im idzie zabijanie, no ale dobrze. Nieważne. Koło zagłady zaraz zginie. Na zasadzie rozwalone raczej.
Ciekawe się o te jednostki tak... Aha, o Jezu, własnym działem zostały zabite. Jakie jaja. No okej. Okay. Jest nasz główny cel. Mamy też jednostki szczurogrów. Dobra, muszę sobie to uporządkować wszystko, bo jest naprawdę badziewnie zrobione. To będzie jedyneczka. To będzie trójeczka. Wy tutaj do przodu gdzieś. Bo tak trzeba spać ognia. Też jakoś tak do przodu. Cała reszta gdzieś tutaj. Ci w sumie uciekają cały czas. Nie wiem, czy się kurczę podniosą po tym. No podnieśli się. No też wydaje mi się, że nie na długo. W ogóle czy nasz Quick może mieć jakiegoś... Tylko ma grubą dupę w ogóle. Czy on może mieć jakiegoś mounta? Bo teraz się zastanawiam. ...35 zabili. Nie wiem. Tak biegają, ale żeby coś zabijali? Jednego zabili. A nie, to nasz umarł. Dobra, nieważne. Właśnie, te jednostki powróciły do walki. Klan bracia... włócznicy klan braci. Dobrze. O kurde, trochę ich chyba za daleko wysłałem. Dobra, rzućmy ich wszystkich do przodu. Ta gorsza armia niech pójdzie tam. Doślimy im jedną jednostkę szurogrów, drugą tutaj. Quick też leć do przodu i będziesz mordował. Nasz spacz ogień tutaj. Proszę bardzo. A wy będziecie ich ubezpieczać gdzieś w tym miejscu. I oto się rozchodzi. Dobrze. Teraz dalej, żeby nam tutaj działa nie przeszkadzały za bardzo. Zarąbista opcja. Naprawdę jest przepiękne. Dobra, i teraz co? Zaraz hełm niezgody rzucimy. Ładny fikołek, piękny, podoba mi się. Bardzo, i rzucamy się na Skivena, czy jak on tam ma. Sniven, sorki. Nasze szturmoszczury sobie na spokojnie dadzą radę. Tylko cholera, żeby to działo nie strzelało w naszych. W ogóle jak ono świetnie wygląda. Dobra, bardzo mi się podoba. Tak. Szturmoszczury, jak tam sobie radzicie? Na razie nic... A, dobra, zaczęli zabijać. Ci już się skichali ze strachu. Aha, koniec bitwy. Ale to była walka, ja nie mogę. Niesamowite po prostu. Co, ten już padł, czy on... Nie, ucieka. Tak dostał w dupę, że ma dosyć. No dobra, no kurde. Ja nie powiedziałbym, że mi to się podobało, bo jakoś tak... Wyzwania w sumie żadnego nie było. Tak po prostu się rzuciłem armią i wszyscy uciekli i tyle. No ale dobra. Jest jak jest. Grunt, że dostaniemy naszą zbroję. Ze złomku spaczenia. I co nadaje? Pancerz, obronę zwarcie, mają ochronę 10%, spaczenie Skavenów u wrogów. I umiejętność bierną zbroję złomków. I co ona robi? Trwałe minus 18 pancerzy dla jednostek wokół naszego bohatera. Okej. Okay. Życie to bardzo tani towar. Weźmy to i weźmy sobie szarpi rwi. Aha, miałem kurczę wziąć sobie nagły atak, ale w dupie. Dziś ja tak właśnie gram. Co to jest? Włócznice, coś tam? Walcz bez honoru, okej. Okay. Ci sobie popłynęli, więc bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. Okej, okay, w końcu mogę teraz szturmoszczury sobie werbować. Tunel z alarmem. Przychody to ma w ogóle. Gdzie co? Gdzie to jest? Światło świtu. W tym miejscu, no to w sumie nie wiem, czy tam potrzebuję takiego czegoś. Tutaj szurogry mógłbym robić, albo to, o. Nora na broń. Bombardierzy kul śmierci. Miotacz spacz ognia i siewcy morowego wiatru, super. W końcu będę mógł szkolić jakieś lepsze jednostki. Dobra, pójdźmy turę. Aha, to możemy naprawić, dobrze, no to naprawmy. Przecież nas stać. Nie jestem do końca pewien, jak będzie wyglądała walka z tymi jaszczuroludźmi.
grając jaszczuroludźmi przeciwko Skavenom, dawałem sobie bez problemu radę, bo Skaveny po prostu co chwilę uciekały. Więc nie wiem, jak to będzie miało wyglądać, ale zobaczymy. Na pewno nie z tymi jednostkami, które mam, Bubel. No bo co tu mamy? Jakiś klan bracia, jakiś szczurzych niewolników, więc... Badziew. Unik? Ta wielce zręczna jednostka z łatwością unika klinki pocisków. Jej szczęście szybko się nakończy, gdy przyjdzie się jej zmierzyć z magicznym orężem. Aha. Mamy spoko opcja, klan bracia z tarczami, klan bracia z tarczami i włóczniami. Coś tam. Co ja myślę, że te armie teraz powinniśmy dosłać tam, gdzie jest Quick. A Quicka gdzieś tutaj, żeby mógł sobie nas spokojnie zwerbować. Czekajcie, jak to wygląda garnizon? No kurczę, powoli się to jakoś odnawia. Ale mówiąc powoli, mam na myśli powoli, więc dobra. Przychody, rozwój 20, dobra, w sumie może być. Tutaj jeden punkt i będziemy mogli budować to magiczne miejsce do czerpania jakichś tam dochodów. W sensie tych całych run, czy co oni tu mają. A, spaczenia, o. Tak, dokładnie. Okej, okay, widzę, że zwierzę ludzie sobie pojechali dalej. Popłynęli. Torsu Plinder, rozwijamy to. Proszę bardzo, dodatkowe ten dochody. Co to jest? Platforma Gnębiciela i to daje nam ład publiczny, plus 13 aż. Przychod 80, opresyjne plany będzie można robić. A coś poza tym? Na razie nie ma takiej opcji, więc dobra, no to niech będzie to. Dobrze. Teraz wy jeszcze jedną turę tutaj i potem możemy sobie w sumie... Teraz już się tym przejdę. Mam nadzieję, że się nie rzucą. A jak się rzucą, to i tak odbijemy, więc spoko. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. A no właśnie, niestety. Dobra, automaci. Ale nie przejęli, więc jest okej. O to chodzi. Dobra, teraz mi powiedzcie tak jeszcze. O tym muszę się dość daleko przenieść, prawda? Dokładnie. Ty w normalny tryb możesz wejść? Nie, nie dojdziesz tam. No cóż. Okej. Napraw to. I co? I tura. Trochę sobie poturujemy, bo niestety nie mam tutaj na dalszych włościach na jakichś budynków lepszych do werbowania jednostki, a nie mam zamiaru ani czekać dodatkowych kilku tur, ani płacić za to więcej, za to całe szkolenie. To było bez sensu. Zaatakował mi jednostki. Ale uszkodził, o Jezus. Dobra. I teraz tak, na pewno chcę się pozbyć tych niewolników. I już mogę je tutaj szturm szczurami z halabardami zastąpić. A nie ma jakichś innych? Szturmo szczury z mieczami i tarczami. A dlaczego nie mogę? Bo nie mamy spacz kuźni. Weźmy sobie na pewno dwie katapulty. Pozbądźmy się jeszcze tych klon braci. Weźmy za to dwie jednostki tych i co tam jeszcze? Rynsztokowcy. Rynsztokowcy chyba jeszcze nie mam, nie? A rynsztokowcy są tacy zabójcy. Albo siewcy morowego wiatru jeszcze? No nie wiem. Tych niewolników też trzeba będzie się pozbyć. Możemy sobie w takim razie dać rynsztokowcy procarze w zamian za nich. I może faktycznie właśnie jeszcze jeden oddział siewców morowego wiatru. Dobra, to będzie aż 5 tur, no trochę musimy tutaj poczekać niestety.
Swoją drogą chyba źle zrobiłem. Mogłem tak naprawdę tą jednostką werbować. Potem przenieść jednostki z jednego do drugiego, a może nawet quickiem coś tam by się udało jeszcze ugrać. No ale dobra, w nosie z tym. Trudno się mówi, żyje się dalej, prawda? No okej. Okay. No i co, na tym kończymy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. I widzimy się w następnym. Cześć!